Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi, niech rozpromieni nad nami swe oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie pośród wszystkich ludów. Słowami psalmu 67 rozpoczynamy kolejny rok pański, 2022. I w tym odcinku specjalnym nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu właśnie tego, o czym mówi psalmista. Miłosierdzia Bożego i Jego błogosławieństwa. Miłosierdzia, którego potrzebuje każdy z nas, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale potrzebujemy także błogosławieństwa, by te wszystkie nasze plany, marzenia, które chcemy w kolejnym roku naszego życia realizować, te codzienne trudy naszego życia po prostu były przez Boga pobłogosławione, przemienione, umocnione Jego łaską. A Bóg jest tym, który błogosławi. Błogosławi, czyli dobrze mówi, dobrze życzy, bo benedicere błogosławić znaczy właśnie dobrze mówić. Bóg dobrze o Tobie myśli, dobrze o Tobie mówi, dobrze Tobie życzy i pragnę Ci to dziś przypomnieć na początku tego roku, byś o tym, siostro i bracie, nie zapominała, nie zapominał. Bóg jest tym, który chce Ci błogosławić. Dlatego każdego dnia zapraszaj Go do swojego życia, do swojej codzienności, do swoich zajęć. A Bóg będzie Ci na tyle błogosławił, że jeżeli będziesz współpracować z Jego łaską, to również inni w Twoim życiu będą widzieć to Boże błogosławieństwo. I ten psalm 67, który towarzyszy dzisiejszej liturgii rozpoczynającej kolejny rok pański, właśnie o tym mówi. Tu jest nie tylko wyrażona prośba Izraela, niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, to jest bardziej taka prośba, którą człowiek wyraża w stosunku do siebie samego. Ale jest tu też prośba do Boga, która tyczy Jego samego. W ostatnim wierszu niechaj nam Bóg błogosławi i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Jeszcze wcześniej w 6 wierszu niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech Cię wysławiają wszystkie narody. I może właśnie o to pragnienie chodzi, byśmy nie tylko pragnęli, by Bóg nam błogosławił, by okazywał nam swoje miłosierdzie, ale także, by Jego chwała była rozpoznawalna wobec wśród wszystkich narodów, wśród wszystkich tych, do których idziemy, aby rzeczywiście imię Boga było uwielbione w naszym życiu i w naszym bliskim, i w życiu naszych bliskich. O to zresztą się modlimy, gdy wołamy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Życzymy i modlimy się do Boga, aby także przez nasze życie Jego imię zostało uwielbione. I myślę, że nie bez powodu tym przykładem w pierwszym dniu nowego roku jest dla nas osoba Maryi, którą czcimy dziś jako świętą Bożą Rodzicielkę, bo ona rzeczywiście jest tą, która przyjęła Boże błogosławieństwo i w życiu, w której chwała Boża się objawiła. Więc jeżeli również i Ty pragniesz, aby w Twoim życiu objawiała się chwała Boża, aby przez Ciebie inni do Boga dochodzili i poznawali Go, to właśnie dziś, ten nowy rok, zacznij od tego wezwania do Maryi. Maryjo, prowadź mnie do Jezusa, prowadź mnie do Boga. Wskazuj mi, jak mam żyć, jak mam kształtować moje życie, by Chrystus był w nim uwielbiony. Dlatego też, jeżeli chodzi o stronę muzyczną, dziś nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do wysłuchania utworu Ave Maria Franciszka Schuberta. Wykonała ten utwór partię solową, partię sopranową Magdalena Makowska-Papich, którą już mieliśmy okazję usłyszeć w odcinku z czwartej niedzieli Adwentu. Nagranie zostało dokonane w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Międzyrzeczu. Życząc Państwu miłosierdzia Bożego, Jego błogosławieństwa w nowym roku pańskim 2022. Pozdrawiam Was tym razem wyjątkowo z mojego domu rodzinnego i zapraszam na odcinek już jutro w kolejną niedzielę na spotkanie ze Słowem i muzyką. Szczęść Boże!